Witamy wszystkich. Come on, boy. Powiedz szybko. Dawaj, 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 dawaj. Chodź, chodź, chodź. Witamy wszystkich. Okej, halo. Schaffen mein Beisa so, mi mahaneika jeszła. Schaffen mein Beisa so, mi mahaneika jeszła. Mein, 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 mein. Hey, mein Beisa so, mein, 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 mein. Hey, mein Beisa so, mein, 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 mein. Mein Beisa so, mein, mein, mein. Mein, mein. Amen. Ale dlatego, że kontynuujemy to co żeśmy zaczęli, to szybko przechodzę do ogłoszenia i chciałbym się więcej kolęd zaśpiewać. Będzie na ten moment. Będzie na ten moment. Mówimy z Księgi Izajasza, czytając 9 rozdział, pierwsze wersety od 1 do 6. I mówimy, że tytuły są, Pana Jezusa wymieniane tutaj: cudowny radca, Bóg mocny, Ojciec cudowny, odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca. Pokój bez końca. To jest to, czego brakuje nam, ludziom, tutaj na ziemi. Często jak jest zastraszony i to nie wynika z twojej woli czy mojej woli, po prostu czymś diabeł, czy kimś diabeł próbuje zastraszyć twoje życie. I to niekoniecznie jest w tym sensie wyraz niewiary. Tylko po prostu zaskoczy cię coś. Tylko jesteś zastraszony czymś albo kimś. I po prostu w środku występuje zjawisko telepania. Jakiegoś po prostu strachu i zaczyna się gdzieś trząść wewnętrznie i Bóg sprawdza fundamenty, ty sprawdzasz fundamenty, jak i na czym stoję, czy jeszcze stoję. W tym momencie potrzebne ci jest wiedzieć, że pokój jest bez końca. Amen. Cokolwiek by się działo, mój Bóg siedzi na tronie. Amen. Mój Bóg rządzi. A ja jestem dołączony, podłączony pod Niego. Mój Bóg rządzi. I w najgorszej sytuacji mogę ogłosić zwycięstwo Jezusa zawsze. Ja jeżeli nie wiem, co się dzieje, to mówię: zwycięstwo w imieniu Jezusa. Zwycięstwo w imieniu Jezusa. Zwycięstwo, które stało dokonane, bo Jezus zwyciężył i wykonało się dzieło, które dotyczy duchowej rzeczywistości, cielesnej rzeczywistości, no to większych innych rzeczywistości już nie ma. Wykonała się doskonała ofiara z powodu tego, że dziecię wyrosło, Pan Jezus stał się nauczycielem i zaczął głosić słowo, w wieku 30 lat dopiero zaczął głosić słowo, i to nie było powierzchowne działanie, zgadywanie, co mam dzisiaj powiedzieć, tylko głosił to, co Duch Święty, co Bóg Ojciec mu dawał, Duch Święty przekazywał, i były celne słowa, i były doskonałe treści, na których my się dzisiaj uczymy, wzorujemy i chcemy poznawać coraz więcej i bardziej, bo kochamy Jezusa. Amen? Bo kochamy Go. Pan Jezus nie miał za chwilowego zaśmienia. Biblia mówi, że w Bogu nie ma chwilowego zaśmienia. Na chwilę coś się gdzieś tam stało. Bóg jest świadomy wszystkiego. Ciągle wszystko wie. I ciągle Cię kocha. Ciągle mnie kocha. To jest szok. Bo są różne zakamarki w naszym życiu. Różne rzeczy wyjaśnione, niektóre może nie wyjaśnione. Jak są niewyjaśnione, wyjaśnij je. Wyjaśnij wszystko. Wyjaśnij przed Panem. Powiedz Panie Jezu, a to Ci nie mówiłem, bo zapomniałem, bo nie chciałem, bo się bałem, bo było tak źle. Wyjaśnij to z Bogiem. Amen. Tu jest dalej, przeczytamy ten werset do końca. Potężna będzie władza, pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Na prawie i sprawiedliwości. To jest partia w Polsce. Niech Bóg ją błogosławi. Amen. Ja jestem w tym sensie, myślę, że człowiek tego sam nie jest w stanie wypełnić prawa i sprawiedliwości, ale jego tron oparty jest, jego władza jest oparta na prawie i sprawiedliwości. Pan jest wypełnił prawo i sprawiedliwą drogą chodził, raz to było spokojne traktowanie ludzi, raz było wypędzenie
wykopanie ludzi z kościoła. I tak może w niektórych kościołach trzeba zrobić taki porządek. Odtąd i sprawiedliwość odtąd aż na wieki dokona tego żarliwość Pana Stępów. To jest to niesamowite, piękne słowo, że dokonuje się, dzieło zbawienia w naszym życiu, dokonało się, dokonuje się. Nie przez to, że Bóg gdzieś tam daleko z długą brodą patrzy i coś tam kiedyś zareaguje. To jest zły obraz, to jest zła wizja. To jest niepoprawne, niepoprawna wizja. Bóg jest żarliwy, żeby ci pomóc dziś. Amen. To, czego potrzebujesz, czego ja potrzebuję, Bóg chce ci dzisiaj uzdrowienie, dzisiaj uwolnienie, dzisiaj zbawienie, dzisiaj pokrzepienie, dzisiaj poznanie, dzisiaj zwycięstwo dla twojego życia. Amen. Bóg nie jest spóźniającym się, opieszałym, gdzieś tam, jeszcze muszę 5 innych spraw załatwić Bogiem. Specjalnie tak mówię, gdzieś tam. Bóg chce dzisiaj, bo umie jak nikt inny, jak tylko On, popatrzeć na ciebie, popatrzeć na mnie i aha, jemu to potrzeba. Ja mu dzisiaj to powiem. Ja mu dzisiaj w tym pomogę. Ja dzisiaj go uwolnię. Dzisiaj mu dam to, czego jeszcze nie miał. Radość bez końca. Pokój bez końca. Zwycięstwo bez końca. Amen. My potrzebujemy Boga jak nikt inny. Ja tak wierzę. Ja wierzę, że ja potrzebuję Boga jak nikt inny. I tak Katrin Kulma powiedziała, że nikt inny tak Boga nie potrzebuje jak ona. Jeżeli dojdziesz do tego i zrozumiesz to, co ona powiedziała, to powiesz amen. Amen. Ja potrzebuję Boga jak nikt inny na świecie. Nikt inny się nie liczy w tym sensie. Ja mam tą potrzebę znania Boga. Ja mam największą. Chcę Go mieć, chcę Go znać, chcę usłyszeć, chcę tam być z Nim. Mnie nie interesują liczby, cyfry, mnie interesuje On sam. Amen. Następne miejsce dotyczy 11 rozdziału i tu jest coś pięknego. I wyrośnie, pierwszy rozdział, 11, pierwszy werset, 11 rozdział Izajasza. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, duch rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Bożej. I bojaźni Bożej. To jest uwaga, teraz są niesamowite słowa. I będzie miał upodobanie. Czy masz podobanie? Ja ci powiem, jakie miał Pan Jezus. To jest moje podobanie i chcę być tak jak On. I będzie miał podobanie, uwaga, w bojaźni Pana. Będzie się bał Boga. Ja tylko tak, zawsze mam taki flash z filmu Sami Swoi, albo nie mam mocy. Sami Swoi chyba. Tak, Sami Swoi. W Samych Swoich jest takie miejsce, jak przyjeżdża brat do brata, ten John przyjeżdża z Ameryki, wita się ze swoim bratem, rozmawiają, już mam się witać, już mam wypić kieliszek wódki i takie polskie przywitanie piękne, okej. I już się zbliża do siebie, już ma być toast, już, a nagle zostawiają, mówią, Jan, Jasiu, bój się Boga. Jak ja bym chciał się tak witać z każdym człowiekiem, bój się Boga. Bój się Boga. Zacznij się bać Boga. Patrz, nie patrz na to, ile masz w portfelu, ile masz gdzieś tam. Widziałem ludzi i znam ludzi, zawiedli się, bo polegali na swoim portfelu. I świetnie, że się zawiedli. Lepiej teraz, niż być odrzuconym. I będzie miał podobanie w bazie Pana. Nie według, uwaga, widzenia swoich oczu będzie sądził. Ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Biednych i ubogich. Nie bogatych i supermenów. Nie. Pan Bóg ma uwagę skupioną. Wyjdź z tego błędu. Nie myśl, że tylko do VIP-ów, supermenów, celebrytów na świat. Guzik, prawda. To nie jest prawda. Okazuje się, że w połowie swojego życia są zabrani przez nadużywanie narkotyków, alkoholu, przez pychę życia. Płaczę za tymi, patrzę na aktorów, po prostu kochani ludzie.
Diabeł ich wziął. Gdyby ci mogli teraz powiedzieć, nie idź tą drogą. Nie idź tą drogą więcej. Oni poszli do piekła. Zbawienie już nie dotyczy ich. Bo zbawienie jest kwestią wyboru dzisiaj tu na ziemi. Czy pójdziesz drogą Pana Jezusa, czy będziesz żył w swawolach tego świata, w rozkoszach tego świata i według tego, co telewizja albo program ma dzisiaj do powiedzenia. Łuda. Hollywoodzkie piękne filmy, z jednej strony piękne, często łuda. B. Każdy wie, że po prostu budzisz się i musisz się umyć, a nie śpisz umalowany. I nie jest wszystko z tą piękną muzyką, tak czarującą, nie wiadomo co. Musisz wejść i zdobyć. Rano często jest jakiś nie zawsze. Ja chciałbym mieć zawsze taki, być pijany w duchu i być po prostu zawsze w radości Bożej. Ja muszę dojść i muszę to muszę wziąć. Przebić się. Czasami to kosztuje 2 minuty. Czasami 15, czasami pół godziny, czasami godzinę. Ale muszę to złamać i powiedzieć, Jezus żyje. Jest moim Panem. Nie będę szedł według tego, co widzą moje oczy, co służą moje uszy, będę chodził według tego z sprawiedliwości Bożej. Pan Jezus taki był. Nie mówił, bo boli mnie, stałem lewą nogą. O, dzisiaj odpuszczam zbawienie na tym świecie. O, dzisiaj coś tam. Nie chodź tą drogą. Nie myśl, że ten, kto pije kawę Neskę rano i jakby pije, to już jest supermanem. To są bzdury. Módl się. Szukaj Boga od rana. Bądź gorliwy. Gorliwość Pana doprowadzi cię do miejsca głębszego poznania, do miejsca chodzenia bliskiego z Bogiem. I według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Bóg ma skupienie na tych ludziach. Ja byłem w Afryce i tam bieda po prostu porażająca. A ludzie są radośni. Ludzie nie mają tyle co ma Europa Zachodnia czy Ameryka, czy inne bogate państwa azjatyckie, czy Australia. Ale w tym sensie nie mówię, że są lepsi, ale są ubodzy, nie mają możliwości. Tam nie jest tak, klik i już się wszystko dobrze dzieje. Nie rozwinęli się. Nie mają. I powody są różne. Mogę mówić o powodach, ale to nie jest czas. Według słuszności będzie rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą chłostał swoją będzie chłostał zuchwalca. Ust swoich będzie chłostał zuchwalca. Dlaczego ja tak czasami... Ja wiem, się pytam, czemu ja tak czasami mówię za ostro, ale chłosta to jest policzek na twoją pychę. To jest to, żebyś już więcej nie chodził według swojego wspaniałomyślnego, dziwnego myślenia. Ale by zaczął chodzić i się obudził i zaczął myśleć tak, jak masz myśleć. Według Bożego prowadzenia, według Bożej mądrości. A tchnias różgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca. A tchniem swoich warg zabije bezbożnika. Otóż tak jest. Nie myśl sobie, że o, Bóg jest tak dobry, że każdego wpuści do nieba, bo coś tam potrzebuje. Dzisiaj jest wybór, czy chcesz pójść do nieba, czy do piekła. Dzisiaj jest wybór, czy pójdziesz za nim, czy pójdziesz inną drogą. Zostaw wszystko. Chciałem powiedzieć, olej wszystko. Zostaw wszystko. A pójdź za Jezusem i bądź Jezusem. Bo nic nie jest warte tego, żebyś przegrał życie, nic nie jest warte tego, żebyś poszedł na zatracenie. Wieczne. Nie chwilowe, wieczne. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Sprawiedliwość pasem jego bioder. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, do Efezjan, pokazana jest zbroja chrześcijanina, zbroja, jaką ty masz się przywdziać, żeby zwyciężać w życiu, bo nie ukrywajmy, jesteśmy w stanie wojny non-stop. Jak Izrael jest ciągle w czasie wojny, jest to bardziej urzeczywistnione, ale ciągle żyją w wojnie z arabskimi państwami. A ty też, jak się rodzisz, to nie jest picking country, tylko jesteś w czasie wojny. I tu jest powiedziane, że to, co przytrzymuje ubiór mężczyzny, jest pas. I pasem jest prawda. Czy żyjesz w prawdzie? Czy
czy to, co mówisz, tak jest? Czy to, co wyświetlasz na Facebooku, to jest sprawa twojego życia, czy to się dotyczy? Czy tak jest? I będzie zgodność pasem jego biodem, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I jest coś takiego, żebyś ty po prostu chodził i był cały zorganizowany w prawdzie. No takie słowo mi się teraz po prostu w sercu wyświetliło. Żebyś był wypełniony prawdą, żebyś nie był wypełniony pustymi słowami, jak pustym życiem. Tak jest. Dlaczego chrześcijaństwo się nie rozwija? Dlatego, że bardzo często używasz RPS. Używamy RPS. RPS, religijne puste słowa, które nie dotyczą w niczym twojego życia. Biada nam, tym, którzy mówimy publicznie, publiczne rzeczy, a żyjemy inaczej. To jest źle. Złe słowo, to jest źle. Biada. Amen. Pan Jezus przyszedł na świat jako dziecko. W 8 psalm mówi, że Jezus dzieci nie mogą... Ugruntowałeś? Przeczytam to, bo myśmy ostatnio głosząc powiedziałem poprawnie, ale dokładnie wystąpiło to słowo, które wystąpiła ta sytuacja, że nie mogłem przytoczyć tego słowa poprawnie od razu, ale tutaj powiedziałem tak. Panie Wacław, że skłaniając imię Twoje na całej ziemi, Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim. Masz na rację. Ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim. Pan Jezus, Bóg Ojciec w niebie, pod postacią Pana Jezusa, tutaj na ziemi ugruntował moc na przekór nieprzyjaciołom swoim. Stało się. Ludzie to rzucili, ludzie nie przyjęli do końca. Pasterze i przyszli aż do Betlejem, z dalekich stron przyszli krócej królowie i oni kierowani gwiazdą betlejemską przyszli dokładnie do miejsca i wtedy nie było tych pięknych nawigacji, ale gwiazda betlejemska pokierowała ich do tego miejsca. Jeżeli się nawigujesz, jeżeli myślisz, że prawda jest w oglądaniu w telewizji takich czy innych programów, to po prostu wyprowadzony będziesz na manowce. Ale kiedy będziesz kierowany i nawigowany przez Boga, Bóg cię poprowadzi. Alleluja. Chwała Ci, Jezus. Przyjdźcie z radością do źródła pić wodę zbawienia. Przyjdźcie z radością do źródła pić wodę zbawienia. Przyjdź i pij 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 wodę zbawienia. Nie będę się posługiwał gitarą, bo nie umiem zagrać kolęd. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając właśnie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe pokłony w pokorze,
Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Stało się, 2000 lat temu, stało się, że dziecię się narodziło. Dzieło zbawienia się rozpoczęło. Zapowiadane przez proroków zaczęło się wypełniać. Amen. To jest radość wielka, wesele, radość niesamowita. I przyszło tam, było kilka osób, tylko ci pasterze, którzy czuwali. Ja tylko chciałem powiedzieć to, że czuwali, trzymając strażę przy barankach, owieczkach. Wielu z nich było poświęcone na ofiarę w świątyni. Pan Jezus stał się jednym z tych baranków. Narodził się baranek ofiarny, żeby zaspokoić słuszny gniew i pojednać człowieka z Bogiem. I żebyśmy mogli być nazwani synami Najwyższego. Ty możesz się z Nim stać. Jeżeli jeszcze nie zawołałeś, nie powiedziałeś, nie przyjąłeś swojego Jezusa do swojego życia, nie stał się On Twoim Zbawicielem, Twoim barankiem ofiarnym, poproś, przeproś za swoje grzechy i powiedz, pójdę za Jezusem. Zaproś Go do swojego życia, żeby radość była w Twoim życiu i pokój. Halleluja. Amen.